Na podcast zaprasza Lektornia.com. Rules Meeting. Podcast sędziują Łukasz Bosacki oraz Cezary Wojciechowski. Dobra. Witam Państwa serdecznie w 7 odcinku Rules Meeting MMA Podcast. Cześć Łukasz. Siemano. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy sędziego punktowego. Wcześniej omawialiśmy pracę sędziego klatkowego. Dzisiaj przejdziemy do tego właśnie, czym ja się zajmuję może w większym wymiarze niż Łukasz. Omówimy, na czym polegają kryteria sędziowania, jakie mogą być stosunki punktów w poszczególnych rundach, na co się zwraca uwagę i tak dalej. Oczywiście wszystko to jest oparte o zasady międzynarodowe, czyli Unified Rules of MMA, stworzone w Stanach dawno temu i nowelizowane co jakiś czas, a my je stosujemy na całym świecie. Także możemy zacząć. Także przede wszystkim, jeśli chodzi o Unified Rules i o punktowanie, no to mamy tak zwany ten point mass system, czyli wygląda to tak, że zwycięzca rundy otrzymuje 10 punktów, a przegrany 9 lub mniej. Z tym, że możliwe kryteria oceny to mamy 10-10, wtedy kiedy wyjdzie remis, 10-9, 10-8, 10-7. I teraz jeśli chodzi o punktację 10-10, to jest punktacja, która według zasad zdarza się bardzo, bardzo, bardzo rzadko, czyli praktycznie to nie jest możliwe, żeby się to wydarzyło w normalnej rundzie, która jest, tak jak zaznaczyłem, normalna, czyli ma te 5 minut. Ale jeżeli jest sytuacja, na przykład w trzeciej rundzie walki trzyrundowej i jeden z zawodników od razu w pierwszej akcji włoży palce w oczy swojemu rywalowi i to po prostu było nieintencjonalne według sędziego w klatce, no to sędziowie muszą zapunktować tą rundę. No i ciężko zapunktować rundę, w której nic się nie stało oprócz faulu. Dlatego jest ta punktacja, żeby wpisać to 10-10 w tej sytuacji. Jeśli chodzi o 10-9, to mamy sytuację taką, że to jest lekka przewaga jednego z zawodników. To dalej tam ty po prostu przedstawisz, kiedy jest lekka i tak dalej. Jeśli chodzi o 10-8, no to to już jest duża przewaga i tu jest ten system tak zwanego Double D, czyli mamy dwa z trzech takich faktorów, czyli mamy damage, duration, domination, czyli dominacja, czas trwania i zniszczenia. Jeżeli przynajmniej dwa z tych trzech aspektów są po jednej stronie jakby z zawodników, no to wtedy możemy wpisać w kratkę 10-8. Jeżeli są wszystkie trzy, to musimy wpisać 10-8. No i ostatnia punktacja, która jest możliwa rundy, to jest 10-7. No i to jest sytuacja wtedy, kiedy tak naprawdę no to jest błąd sędziego w klatce, czyli powinien to przerwać, ale on tego nie przerywa jakimś cudem, albo dominacja jest tak wielka, że naprawdę no już ta walka dawno powinna zostać przerwana, ale nie jest przerywana z niewiadomych względów. Ale to jest sytuacja, która praktycznie się nie zdarza, chociaż kojarzę, w UFC była taka walka, gdzie chyba nawet jedna albo dwie rundy poszły do siedmiu, więc bardzo rzadko się to zdarza, no ale się to zdarza. I teraz czym się kierujemy? Jeśli chodzi o ocenę, to bym chciał teraz, żebyś ty przedstawił nam kryteria oceny, co po kolei, co jest po czym. Tak, według Unified Rules, a to zostało też dwa lata temu troszeczkę rozszerzone, żeby było bardziej czytelne i minimalnie pozmieniane, natomiast sam jak gdyby sens oceniania się nie zmienił, to po prostu zostało określone i te słowa były lepiej dobrane. Najważniejszy jest efektywny striking i grappling, czyli efektywne, załóżmy, nazwijmy to, przetłumaczmy, ciosy i grappling. Drugi w kolejności jest agresja, którą później opiszę, rozwinę to pojęcie. I trzecim jest octagon control. I według najnowszych wytycznych właśnie, które się pojawiły dwa lata temu już teraz ponad, do drugiego kryterium przechodzimy wtedy, kiedy w pierwszym kryterium jest idealnie równo po obu stronach lub jeżeli tego
jak gdyby w ogóle nie ma. To znaczy, effective striking jest wtedy, kiedy zawodnik lub zawodniczka uderza swojego przeciwnika wszystkimi dozwolonymi ciosami, czyli to są ciosy pięściami, łokciami, kopnięcia, uderzenia kolanami, barkiem, stąpy na stopy i tak dalej. Wszystkie te legalne ciosy, kiedy one dochodzą do ciała przeciwnika i mówimy o czymś takim, kiedy one są skuteczne, to znaczy kiedy cios dochodzi do ciała, dochodzi do głowy i tak dalej. I widzimy jasno, jako sędziowie punktowi, siedząc pod klatką, że ten cios doszedł i wtedy tylko możemy zwracać uwagę na to, co ten cios zrobił. W przypadku ciosów w głowę, które są najważniejszymi ciosami lub kopnięciami, ale w głowę. Jeżeli ta głowa gdzieś tam została odchylona w wyniku tego ciosu i tak dalej, widzimy wyraźnie, że to doszło. Tak samo jest z ciosami w korpus, czy nie wiem, low kickami, kopnięciami. Zwracamy uwagę tylko na te ciosy, które doszły, jeżeli mówimy o efektywnym strikingu. Jeżeli chodzi o to, co to jest efektywny grappling, efektywny grappling rozpoczyna się w momencie obaleń już, czyli zaliczamy do niego te elementy, które w MMA się wzięły z zapasów judo i innych sportów skupionych na obalaniu. Skuteczna próba obalenia to będzie już jak gdyby jeden z elementów skutecznego grapplingu, a dalej zajmowanie pozycji lub przechodzenie z pozycji mniej dominujących do bardziej dominujących. Najmniej dominującą pozycją, która w zasadzie jest neutralna lub bliska neutralnej, jest to po prostu zamknięta garda. Jeżeli zawodnik jeden jest z góry, ma zamkniętą gardę, czyli obejmuje nogami swojego przeciwnika. I jak gdyby to jest trochę zaczerpnięte z jiu-jitsu, coraz bardziej dominujące pozycje, no to będzie logicznie półgarda będzie bardziej, pozycja boczna, jeszcze bardziej pozycja top tudzież mount, czyli dosiad, to będzie najbardziej obok pleców, jak gdyby zabranych, zajętych pleców przeciwnika, to będą te najbardziej dominujące pozycje i to będzie ten efektywny grappling. I teraz tak, jeżeli mamy taką sytuację, że zawodnik obalił i znajduje się z góry w gardzie, czyli w tej pozycji, która jest najmniej dominująca ze wszystkich grapplingowych i zadaje ciosy, czy w korpus, czy w głowę, te ciosy dochodzą, czyli tutaj rozpatrywanie ciosów się w ogóle nie różni od rozpatrywania w stójce. Ten cios ma dojść do głowy, a nie ma dojść na jakąś tam gardę i tak dalej. Ten cios dochodzi do głowy, dochodzi do korpusu i tak dalej. Wtedy to jest efektywny striking w parterze, natomiast jeżeli zawodnik znajduje się, jest z góry i zostaje w tej pozycji gardy zamkniętej, nie przechodzi, nie otwiera, nie przechodzi i nie zadaje ciosów skutecznych lub w ogóle ich nie zadaje, a sam te ciosy przyjmuje. Zdarzało się to dosyć często, że takie ciosy zawodnicy przyjmują, to są ciosy łokciami, to są ciosy pięściami. Jedyny przykład, który mi przychodzi do zakończenia walki z tej pozycji, to Mamet Halido w Japonii nie pamiętam już teraz, z Brazylijczykiem którymś. Santiago wygrał w ten sposób walkę przez znokautowanie przeciwnika i sędziowie wtedy patrzą na efektywny striking w tej jak gdyby pozycji, więc zawodnik, który leży na plecach, co może wyglądać dla osoby, która nie jest za bardzo zapoznana z MMA i zasadami oceniania, może się znajdować w pozycji takiej, no powiedzmy gorszej, ale jeżeli on więcej bije i trafia na głowę i tak dalej swojego przeciwnika, który jest nad nim, a sędzia klatkowy tego nie przerywa, nie podnosi i tak dalej, no to wtedy jak gdyby zbiera sobie te małe punkty. Podobnie jest w sytuacji klinczu. Sytuacja klinczu dla mnie, ja rozpatruję osobiście to klincz pod siatką, mam na myśli podobnie troszeczkę jak bycie w gardzie z góry, to znaczy zawodnik, który dociska do siatki, jest minimalnie bardziej ofensywny, jeżeli chodzi o same pozycje, od zawodnika, który jest dociskany. Natomiast wtedy też najważniejsze jest pierwsze kryterium, czyli efektywny striking w tym momencie i ja sobie, czy sędziowi punktowi, patrzymy na to, czy zadaje te ciosy, czy one dochodzą i to, co mówiłem wcześniej. Drugim kryterium, które sędziowie punktowi biorą pod uwagę wtedy, kiedy pierwsze jest
w zasadzie wyrównane w 100%, tak to jest ujęte w Unified Rules, więc to nie są jak gdyby moje słowa, ja je w zasadzie cytuję, jest agresja. Agresja jest to nie taka agresja w potocznym tego słowa znaczeniu, że zawodnik będzie wyzywał, pluł i nie wiadomo co robi, tylko to jest agresja, której wynikiem jest to, że zawodnik w widoczny sposób dąży do tego, żeby zakończyć walkę, czyli bardziej idzie do przodu, jest bardziej dynamiczny, widać to. To jest takie kryterium, które jest troszeczkę chyba najtrudniej opisać tych wszystkich. Natomiast to jest, jeżeli bym miał podawać przykłady, to z poszczególnych rąk to już byłoby łatwiejsze. Chodzi o to, że zawodnik ewidentnie jest bardziej agresywny i po prostu uderza więcej, napiera więcej, próbuje obalać, dopycha właśnie do siatki. Jak już są w parterze, to jak jest z pozycji z góry, to próbuje przechodzić do lepszych pozycji. Jak jest z pozycji z dołu, to sweepuje i dąży do tego, żeby jak najszybciej skończyć walkę i wtedy jest bardziej agresywny. Trzecie, ostatnie kryterium, do którego przechodzimy wtedy, kiedy pierwsze dwa są też wyrównane i nie możemy wyłonić na ich podstawie. To jest tak zwany octagon control, który w zasadzie chyba już się teraz nie nazywa octagon control, tylko chyba fighting area control, coś takiego, żeby nie używać słowa octagon, bo on jest związany z UFC. Chodzi o to, że zawodnik właśnie jak gdyby dyktuje już sam przebieg walki i jak gdyby najłatwiej byłoby mi to porównać do takich rund, w których w zasadzie nie padają żadne ciosy, a takie rundy czasami się zdarzają i zawodnicy po prostu, kolokwialnie mówiąc, chodzą po klatce, tak? Chodzą sobie po klatce i sędzia klatkowy nawet musi ich poganiać, żeby to było bardziej dynamiczne, żeby oni się bardziej ze sobą zaczęli bić w końcu. I wtedy najłatwiej jest widać, czym jest octagon control i czy to fighting area control. Kiedy oni sobie chodzą po tej klatce, kiedy jeden zawodnik napiera, ale żaden z nich nie jest agresywny, nie dąży do tego, nie widać tej chęci zakończenia walki, tylko właśnie jest takie bardziej to szachowanie, gdzieś tam właśnie dużo klinczu i tak dalej. To jest coś takiego. I bardzo, bardzo ważne jest to, w zasadzie najważniejsze, aby mieć świadomość tego, że przechodzimy właśnie stopniowo. Z pierwszego kryterium w Effective Striking and Grappling, jeżeli jego nie ma lub jest wyrównany, do drugiego. Jeżeli drugiego nie ma lub jest wyrównany, to do trzeciego. To, o czym powiedziałem, co jest ujęte w Unified Rules, jest stosunkowo łatwe do zrozumienia dla sędziów punktowych, którzy tę wiedzę przyjmują na kursach i później stosują w praktyce. Natomiast czasami trudno jest to wytłumaczyć ludziom, którzy oglądają MMA jako fani. Mam na myśli punktację poszczególnych rund, bo jak powiedziałem na przykład wcześniej, zawodnik, który leży na plecach w gardzie, może być taka sytuacja, że on będzie przeważał i zbierał te małe punkty. Jak będzie więcej uderzał, a do tego jeszcze dodamy próby poddań, że będzie szedł do balachy z dołu, czyli do dźwigni prostej na łokieć, czy będzie trójkątne duszenie nogami próbował zapinać i tak dalej, będzie bardziej aktywny. A w telewizji to może wyglądać dla laika trochę inaczej i stąd myślę, między innymi stąd się mogą brać takie niezrozumiałe rzeczy i jakiś tam hejt. Myślę, że tak pokrótce to by było tyle, jeśli chodzi o kryteria ocen. Dobra, i teraz załóżmy, że skończyły się trzy rundy. Sędziowie sobie tam robili zapiski, punktowali i też ważne, żebyście wiedzieli, że według tych Unified Rules każda runda jest punktowana osobno, czyli kończy się runda, sędzia wpisuje punkty na swoją karteczkę, sędzia, który jest wolny, który jakby zmienia się z sędzią w środku, zbiera te karteczki od każdego z sędziów i przynosi do takiego, powiedzmy, sędziego głównego, który spisuje to wszystko na taką zbiorczą kartę. I to wszystko się dzieje po każdej rundzie. Także tutaj nie ma takiej opcji, że kończy się walka i my sobie wymyślamy, że nie wiem, że jeden zawodnik wygrał, no bo mamy taką ochotę, żeby wygrał, tylko po każdej rundzie jest to zbierane. I to też chodzi o to, żeby jakby sędzia nie miał takiego wyrzutu sumienia, że mógł zasędziować tak, a nie inaczej daną rundę. I po prostu, kiedy ona się kończy, to już się kończy jego robota w tej rundzie, on już myśli o kolejnej rundzie i to jest bardzo fajny system.
I teraz w momencie, kiedy to wszystko jest zebrane, skończyła się, załóżmy, żeby to było łatwiej, trzyrundowa walka, wszystko było 3 razy 5 minut, nie było żadnej technicznej decyzji ani nic, wszystko jest ok, no to trzeba te punkty zliczyć, one są zliczane i tak jak mówiliśmy wcześniej, że są różne opcje tutaj wyłonienia zwycięzcy i najłatwiejszą taką opcją jest decyzja jednogłośna, czyli jak trzech sędziów, którzy siedzą w trzech różnych miejscach, zapunktowało tą walkę dla jednego z zawodników i to jest obojętne, jak oni to zrobili, mogli mieć nawet różne rundy, ale wynik końcowy jest taki, że załóżmy, że niebieski narożnik wygrywał każdego sędziego, to wtedy jest to decyzja jednogłośna. To jest najprostsza decyzja, jaka w ogóle istnieje. Druga decyzja to jest decyzja niejednogłośna, czyli teraz mamy trzech sędziów i dwóch sędziów zapunktowało dla jednego zawodnika, a ten trzeci sędzia zapunktował dla drugiego zawodnika. Czyli załóżmy, że dwóch dla niebieskiego, jeden dla czerwonego, no i dlatego to jest decyzja niejednogłośna. No i ostatnia decyzja z tych takich najbardziej powszechnych to jest decyzja większościowa, czyli wtedy, kiedy dwóch sędziów zapunktowało dla jednego zawodnika i znowu sobie tutaj załóżmy, że dwóch sędziów zapunktowało dla niebieskiego narożnika, a jednemu sędziemu wyszedł jakkolwiek tam remis. I wtedy to jest decyzja większościowa. No i teraz jak tu jesteśmy przy remisie, no to też jest taka opcja, że wyjdzie remis, szczególnie, że jeżeli załóżmy, tak jak wcześniej mówiliśmy, to punktowanie 10-10 rundy raczej nie jest zbytnio powszechne i raczej się nie zdarza, chyba że tak jak powiedziałem wcześniej, w sytuacji jakiegoś faulu i technicznej decyzji. Ale jest sytuacja, w której jeden z zawodników wygrał jedną rundę 10-8, a później drugi zawodnik kolejne dwie rundy 9-10. No i wtedy wychodzi nam po prostu remis. No i teraz jeśli chodzi o remis, no to jest remis jednogłośny. Wtedy, kiedy wszyscy trzej sędziowie na kartach wyszedł im remis, jest remis większościowy, czyli wtedy, kiedy dwóch sędziów miało remis, a jeden sędzia wybrał jakiegoś tam z zawodników, czerwonego lub niebieskiego, to mimo to, że tak jakby zliczając te wszystkie punkty wyszłoby, że ten czerwony czy niebieski miałby wygrać, ale i tak większość, czyli dwóch z trzech sędziów miało remis, dlatego to musi być remis. No i trzecia opcja to jest remis niejednogłośny, który też nieraz się zdarza, czyli jeden sędzia miał dla czerwonego, drugi sędzia miał dla niebieskiego, a trzeci sędzia po prostu ma remis. No i tak to wygląda i też jakby dobrze wiedzieć, że ci sędziowie są w trzech różnych miejscach, że każdy ma inny ogląd tej sytuacji i po prostu jest opcja, że ta walka będzie zapunktowana jednogłośnie, czy niejednogłośnie, czy większościowo, czy nawet remisowo. A ten ogląd w telewizji to jest zupełnie inny ogląd, o czym powtarzamy to jak mantrę w kółko. No i też jakby często jest taki problem, że właśnie wiele osób nie rozumie, jak to działa, że to właśnie tak wygląda. I nieraz myślą, że jak ktoś wygrał jedną rundę, no to oznacza, że walka powinna być niejednogłośną decyzją, przegrana nawet, nie? A to tak nie działa, no bo jeżeli trzech sędziów miało tego samego zawodnika, no to jednak to jest jednogłośne, nie? Dlatego tak to wszystko wygląda i teraz takim podsumowaniem też, tak rozmawialiśmy wcześniej, jakbyś mógł tak mniej więcej opisać, jak jest ta pięciominutowa runda, jak ty mniej więcej patrzysz na to, co się dzieje w tej klatce, żeby też mniej więcej wyjaśnić słuchaczom, jak to wszystko, skąd co się bierze. Ja może powiem, jak to wygląda w ogóle od początku. Jeżeli pierwsza walka danego wydarzenia, danej gali jest na przykład o godzinie 19, to zazwyczaj my jesteśmy jako sędziowie punktowi w budynku około półtorej godziny, dwie godziny przed pierwszą walką. Jest taki deadline, sobie sami to gdzieś tam wprowadziliśmy. Pamiętam, że Tomek Bronder to na KSW dawno temu właśnie tak robił i my się na tym zaczęliśmy wzorować, żeby być 30 minut przed pierwszą walką już w tej strefie zero, czyli pod klatką. Tam są już przygotowane karty punktowe indywidualne i karta punktowa zbiorcza, karty punktowe zbiorcze. I tak jak powiedziałeś, sędzia, który nie sędziuje w tym momencie w środku,
zbiera te karty indywidualne i zanosi do stolika, gdzie są uzupełniane zbiorcze, i to robi po każdej rundzie. Z oczywistych względów i logicznych sędzia, który siedzi najbliżej tego sędziego, który będzie zbierał kartki, ma najmniej czasu na uzupełnienie indywidualnej karty punktowej. I sędzia, nazwijmy go techniczny w tym momencie, który te kartki zbiera, jak gdyby ma tyle czasu na zebranie indywidualnych kart, ile trwa przerwa między rundami, czyli minutę. Dlatego, że w momencie, jak zaczyna się już kolejna runda, no to sędziowie punktowi już muszą sobie patrzeć tylko na klatkę, na tym być skupieni i mieć uzupełnione i oddane te kartki. Więc mniej więcej pierwszy sędzia ma między 10 a 15 sekund na uzupełnienie indywidualnej karty punktowej po rundzie i nie może już tej decyzji cofnąć. I to nie jest tak, jak niektóre osoby myślą, że właśnie na koniec walki dopiero my zdecydujemy. Nie, my mamy odpowiednio około 15, około 30 i około 45 sekund trzeci sędzia na uzupełnienie tej kartki punktowej. Ciekawostka może taka, że w UFC sędziowie punktowi są usadzani alfabetycznie. Jeżeli twoje nazwisko zaczyna się na A, to najprawdopodobniej będziesz siedział jako sędzia, który będzie pierwszy oddawał kartkę. A tak jak na przykład moje na W, to będę najprawdopodobniej siedział tam gdzieś pod koniec. Szczerze, to nie miałem pojęcia. Tak, taka jest. Ja mam nazwisko na B i zawsze siedziałem jako biały, czyli ten pierwszy. Tak. No to oni tak to sobie wymyślili, co zresztą jest moim zdaniem dobre i takie logiczne, żeby nie było pretensji właśnie, że przychodzi jakiś sędzia i mówi, że ja to bym chciał siedzieć jako trzeci, bo i podaje jakikolwiek powód. Jest alfabetycznie i to jest takie dosyć mocno demokratyczne. Więc tak to wygląda. Sędzia punktowy musi mieć do dyspozycji co najmniej jeden działający długopis, najlepiej miał dwa, jeden zapasowy. W tych dużych organizacjach są monitory, na każdym stanowisku jest monitor po to, żebym mógł sobie jako punktowy patrzeć na walkę, jeżeli zawodnicy są ustawieni w ten sposób, że ja nie widzę dokładnie, co tam się dzieje. Więc sobie zerkam na monitor. Mogę tu wbić małą szpilkę. Niestety są sędziowie, którzy sędziują w UFC na poziomie tym najwyższym światowym, którzy zauważyłem, że oglądają walkę, oglądają rundę w zasadzie 90% tej rundy patrzą z monitor, a nie patrzą na to, co się dzieje jak gdyby na żywo. Ja tego nie popieram. Natomiast paradoksalnie później jest im łatwiej się wytłumaczyć takiej decyzji, bo oni oglądają dokładnie to samo, co później jest oglądane podczas analizy na wideo. No, ale moim zdaniem to nie na tym to wszystko ma polegać i powinniśmy po prostu opierać się na tym, co widzimy i patrzeć w tamtą stronę. Duża większość sędziów punktowych robi notatki. Zrobiłem sobie taki eksperyment, który trwał dosyć długo, bo ponad rok, że tych notatek nie robiłem. Szczerze, to nie odbiło się to jakoś na jakości mojego sędziowania. Nikt o tym nie wiedział, że ja ich nie robię, więc teraz już jak gdyby to wyszło. Wróciłem do robienia tych notatek z tego względu, że jest mi łatwiej, raz, że jest mi łatwiej później wytłumaczyć swoją decyzję w poszczególnej rundzie, a dwa, że właśnie nadszedł taki moment przy pracy na galach ACA, że po prostu tych walk jest tam dużo i łatwiej byłoby mi później rozmawiać z kimkolwiek na temat tego, jak w ogóle wypunktowałem drugą rundę w czwartej walce, a walk na przykład było 15. Stąd te notatki wróciły u mnie. Każdy sędzia to robi indywidualnie i mam na myśli tutaj to, w jaki sposób notuje, czy sobie rysuje coś, czy stawia kółka, krzyżyki i tak dalej. I to nie ma znaczenia żadnego, bo z tego nikt nie jest rozliczany, w jaki sposób notuje. Natomiast jak notuje, to myślę tak z perspektywy lat, że jednak to jest najlepsze rozwiązanie. Także polecam wypracować sobie system jakiegoś notowania. Jeżeli chodzi o samoocenianie z mojej perspektywy, jak ja to robię, no każda runda jest oceniana indywidualnie. Więc na początku rundy obaj zawodnicy mają dosłownie pustą kartkę u mnie. I zaczynam jak gdyby no, od tych kryteriów, które wymieniłem na początku, czy tam wcześniej.
i patrzę, jak te ciosy wchodzą, czy wchodzą, no bo wiadomo, każda walka zaczyna się w stójce i przez jakiś czas w tej stójce zostaje. Niektóre całe się toczą w tej płaszczyźnie. Więc ja sobie to notuję i najważniejszym momentem rund dla mnie jest sygnał na 10 sekund przed jej końcem. Bo wtedy ja wiem, nawet jak są takie właśnie mniejsze gale, gdzie nie ma monitorów i tak dalej, a nie mam stopera, bo ja w sumie nie używam stopera albo rzadko na tych małych galach, ale jak słyszę sygnał dla sędziego klatkowego, że w zasadzie dla wszystkich to jest sygnał, że jest 10 sekund do końca rundy, to wtedy już wiem, że to jest ten moment, kiedy już podejmuję decyzję, tak? I naprawdę patrząc cały czas na to, co się dzieje w środku, bo raz na ruski rok się zdarza, że na 5 sekund przed końcem rundy nagle pada cios, który powoduje knockdown i to może odwrócić losy rundy. Natomiast ja to już jest te 10 sekund, to jest ten moment, kiedy ja ten długopis trzymam w ręku i w zasadzie tylko czekam do tego sygnału końcowego i wtedy wpisuję, jak to wygląda. I to chyba tyle. No, jak się uzupełnia, zdarzało mi się uzupełniać się kartę punktową zbiorczą w wypadku walk na przykład pięciorundowych, no to jak gdyby nie jest jakaś super wyższa matematyka, natomiast trzeba mieć jakąś umiejętność liczenia i tak dalej. I na przykład jak jest pięciu sędziów, tak jak w ACA i no, na sędzia techniczny czy osoba techniczna, która uzupełnia te karty zbiorcze w ACA, no to wiecie, pięciu sędziów, pięć rund, to jest dużo, dużo do liczenia, więc to też musi być osoba, odpowiednia osoba na tym stanowisku, żeby ona nie popełniła błędu, żeby się nie pomyliła, bo no to może zaważyć o wszystkim w zasadzie, a takie błędy zdarzają się wszędzie, w każdej organizacji. Także mówię, to się zdarza w wielu miejscach i w tych najlepszych organizacjach też. To jest właśnie tak zwany błąd proceduralny. To, co kiedyś sformułowanie, które było używane w przypadku rozpatrywania protestów składanych przez jakiegoś zawodnika lub jego obóz. Może słyszeliście takie właśnie sformułowanie, jak nie było błędów proceduralnych przy jak gdyby ocenianiu tej walki czy jakimś tam werdykcie. I przykładem błędu proceduralnego jest niewłaściwe uzupełnienie, niewłaściwe spisanie z karty punktowej indywidualnej na zbiorczą. No, mieliśmy chwilowy problem z połączeniem, natomiast kończąc wątek, to jest tak, że potrzebna jest osoba, która zachowuje zimną krew przy przepisywaniu kart indywidualnych na zbiorcze. No, to jest bardzo odpowiedzialny moment, dlatego że no, jak gdyby błąd jednej osoby może zniweczyć pracę pozostałych trzech lub nawet pięciu. Już nie mówiąc o tym, jaki to będzie miało wpływ na zawodnika, który wygrał na przykład daną walkę czy poszczególne rundy, a usłyszy zupełnie inny werdykt. Także to by było chyba w sumie na tyle, jeżeli chodzi o tę pracę sędziego punktowego. To był siódmy odcinek, jest siódmy odcinek, natomiast w tym tygodniu, w piątek będzie finał programu Tylko Jeden na antenach Polsatu i na pewno odniesiemy się z Łukaszem do tej walki finałowej i gdzieś tam może podsumujemy cały program, bo też może coś nowego tam do głowy nam przyszło, mi na pewno. Może Łukaszowi też, jak ten finał już będzie wyemitowany, ten ostatni odcinek. I mamy też taki pomysł, aby zrobić kolejną część, kolejny odcinek z pytaniami i odpowiedziami, waszymi pytaniami, naszymi odpowiedziami. I mam też taki pomysł, takie pytanie, czy chcielibyście, bo zapytał mnie ktoś ostatnio, czy dałoby radę według was robić odcinki po angielsku lub z kimś rozmawiać w tym języku? Czy potrzebowalibyście napisy do tego odcinka? Czy wystarczyłoby sama treść i byście zrozumieli język angielski? Myślę, że
To jedyny, w którym możemy rozmawiać z jakimiś gośćmi lub nawet sami ze sobą, bo w pozostałych nie da rady. Chociaż byłoby fajnie po rosyjsku porozmawiać z niektórymi znajomymi ze wschodu, ale nie ten moment jeszcze, nie ten etap naszej znajomości tego języka. Także piszcie... Ewentualnie jeszcze możemy pomyśleć o tym, żeby zaprosić może kogoś z Polski też. I też fajnie by było, jakbyście się odnieśli do tego, czy byście chcieli coś takiego, że albo jeden z nas z jakimś gościem, albo nawet dwóch z jakimś gościem z Polski, albo z zagranicy, co myślicie na ten temat. Oczywiście wszystko głównie związane z sędziowaniem. Dokładnie, no bo jak gdyby mamy możliwość skontaktowania się w zasadzie z każdym sędzią w Polsce i z wieloma sędziami z zagranicy też, nawet z tych dalszych krajów. Także piszę to w komentarzach. No i kolejne pytanie, jeżeli jakieś macie. A na dzisiaj byłoby tyle. Na kolejny odcinek zaprasza lektornia.com.